Ale mam tutaj echo. Hej kochani, tu Karolina. Ja właśnie wróciłam do domu. Jest godzina 17 i mam dzisiaj dla was wspólne popołudnie, wspólny relaks, czyli film, który zapowiadałam na Instagramie, a mianowicie Get Unready With Me. Będziemy się pozbywać makijażu, będziemy nakładać kosmetyki, będziemy się relaksować, a w tym samym czasie... Ej, to echo serio jest niebywałe. W tym samym czasie odpowiem na wasze pytania związane właśnie z kosmetykami i z pielęgnacją, także pozwólcie, że pójdę zrobić sobie coś do picia, przebrać się, zdjąć to i siadam do was i rozmawiamy. No kochani, mam nadzieję, że cokolwiek mnie widać, bo tak jak mówiłam, jest 17, a ja nie mam lamp, także trzymam kciuki za ten kadr. Zadałam wam pytanie na Instagramie i od razu przechodzę do pytań, a raczej do odpowiadania, ponieważ pytań jest bardzo dużo, a ja postanowiłam, że będę bardzo dobrą youtuberką i będę odpowiadała na wszystkie pytania w Q&A. Jak często myjesz włosy, czy używasz suszarki? No dobrze, zaczynamy od włosów, więc ja w ogóle muszę coś z tymi włosami zrobić. Niestety moje włosy wyglądają fatalnie, jak je trzymam w kitce. Nie wiem, co tutaj się zadziało. W każdym razie... Zazwyczaj jak przychodzę do domu, to je wiążę, ale mam wrażenie, że teraz może będą się lepiej prezentowały tak, jak myślicie. Sama nie wiem, co sądzić. Może zostanę tak na moment. Pytanie było, jak często myję włosy? To jest bardzo dobre pytanie. Jakbyście mieli obstawić, kiedy myłam te włosy, co byście powiedzieli? Otóż dzisiaj jest czwartek, a ja myłam włosy w poniedziałek. I nie robiłam z nimi nic. To są moje w pełni naturalne, kręcone włosy, które po prostu sobie żyły swoim życiem. Widzę się tylko w podglądzie, więc w sumie to, kochani, za bardzo nie wiem, jak to się prezentuje. Ale normalnie bym dzisiaj je myła, ale stwierdziłam już, że a, dobra, zwiążę i nagram film. W każdym razie zazwyczaj myję włosy dwa razy w tygodniu. To jest standard. Przy okazji, jako że to jest moje Get Unready With Me, to piję wodę. Skoro już jesteśmy przy włosach, to rozwinę trochę ten temat. Tak wyglądają moje w pełni naturalne włosy, ale wielokrotnie mówiłam, że mój fryzjer, czyli Kamil, Art of True Hairdressing, The Green Salon w Warszawie, wegański fryzjer, mam oczywiście dla was link w opisie, doradził mi, żebym włosy zawsze suszyła i bardzo wiele osób tego nie rozumie i uważa, że to jest w ogóle sprzeczne z logiką dbania o włosy. Ja też tego do końca nie rozumiem, ale... Kamil powiedział, żebym po prostu włosy zawsze suszyła suszarką przy użyciu profesjonalnej szczotki. I ja po pierwsze jeszcze tej szczotki nie kupiłam. Po drugie chodzi o to, że kiedy one schną naturalnie, to włosy pocierają się o siebie i tworzą zniszczenia mechaniczne, które mają mieć wpływ na to, że po prostu włosy są zniszczone i przerzedzone właśnie w taki sposób, że tu mam dużo włosów, a potem na końcówkach są one rzadsze. Jako, że jestem nieposłuszna, to nie stosuję się do tej rady tak w pełni i jak widzicie, często mam włosy w formie naturalnej, widzicie to często na vlogach i to zależy. Czasami jak mi się chce, to je suszę, ale nie mam właśnie szczotki profesjonalnej, tylko robię to grzebieniem i wiem, że to jest po prostu bardzo duży błąd i planuję nauczyć się, jak używać takiej szczotki, wiecie, że prostujecie sobie na szczotkę. Ale to wszystko przede mną, a mniej więcej w połowie przypadków po prostu zostawiam je do wyschnięcia w ten sposób. Bardzo nie lubię myć włosów, aż mi jest wstyd to przyznać, ale właśnie tak, myję włosy dwa razy w tygodniu, bo wydaje mi się, że one częściej tego nie potrzebują, ale przez to, że używam bardzo takich silnych kosmetyków regenerujących, to opłaca mi się je dosyć często w sumie myć, bo wtedy więcej tych składników odżywczych do tych włosów się dostaje. Produkty, które doradził mi Kamil, to są kosmetyki marki Paul Mitchell, to są cruelty free, wegańskie produkty i to jest seria Strength. I tutaj mam szampon i mam odżywkę i mam jeszcze odżywkę bez spłukiwania w sprayu, którą nakładam po umyciu, potem rozczesuję włosy i zostawiam do zdjęcia albo je suszę. I powiem wam, że no sprawdzają mi się te produkty. Uważam, że moje włosy naprawdę są odżywione i jest ich na pewno objętościowo więcej od tego czasu, odkąd zaczęłam o nie dbać i kupiłam te właśnie
produkty, ale no cóż, jeżeli chcecie, żebym jednak bardziej się tutaj wgłębiła w temat, dlaczego mam prostować te włosy suszarką, to dajcie mi znać, bo tak jak mówię, nie jestem aż tak super wyedukowana w temacie, a wiem, że wiele osób to zastanawia. W każdym razie, to miało być Get Unready With Me, więc miałam w ogóle zdejmować z siebie ten cały make-up, chociaż nie ma go za dużo, ale chyba jednak będę musiała w takim układzie związać włosy, ale poczekajcie, może to jest najbardziej casualowy film na ziemi. Przejdę do następnego pytania. Jakie szczotki do włosów używasz? Skoro jesteśmy przy włosach, to idealne pytanie. Otóż używam Tangle Teasera oraz zwykłego grzebienia. Planuję sobie kupić taką szczotkę bambusową, bo podobno ona jest bardzo dobra. Słuchajcie, nie wiem, co ja stworzyłam sobie na tej głowie. Ale powiedzmy, miał być casualowy Q&A, oto i jest. Czy używasz odżywek na przykład do rzęs czy paznokci? Odpowiedź brzmi nie. Paznokcie po prostu się nie maluję. Teraz mam zrobioną hybrydę przez moją koleżankę Kasię. Odżywki do rzęs nie używam. Generalnie w obydwu tych sferach jestem dosyć słaba, bym powiedziała. Wiem, że na to duży wpływ ma dieta, ale jak dbasz o cerę? Czy masz jakieś ulubione kosmetyki do pielęgnacji ciała? Powiem tak, to jest w ogóle temat rzeka, to jest temat na cały film, tak, gdzie mogłabym zrobić dla Was taką poranną rutynę i wieczorną rutynę. Teraz postaram się mniej więcej coś Wam pokazać z tej wieczornej, ale po prostu jak widać idzie mi tak chaotycznie, że nie wiem, jaki będzie tego finał, ale generalnie ja wierzę w to, że dieta to jest praktycznie podstawa i jeżeli jemy nisko przetworzone produkty, dużo, dużo warzyw, dużo, dużo owoców, trochę mniej soli, trochę mniej cukru, to wpływa bardzo na naszą cerę, ale ja, tak jak mówiłam wielokrotnie, odkąd zaczęłam mieć problemy z cerą jakiś czas temu, bardzo zwracam uwagę na pielęgnację i teraz pielęgnacja stała się taką moją mini obsesją. Także dbam o skórę w taki sposób, że po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużą wagę przywiązuję do tego, żeby nie dotykać twarzy w ciągu dnia w ogóle. Druga rzecz, żeby dokładnie zmywać makijaż i używać wysokiej jakości produktów. Pewnie pojawi się o to pytanie, więc zacznijmy od demakijażu. Słuchajcie, ja jestem wielką fanką pielęgnacji koreańskiej i wierzę w dwufazowe oczyszczanie, już o tym wielokrotnie mówiłam. Oczyszczanie olejem, a potem płynem na bazie wody. Olej, którego ja teraz używam, to jest olejek Nakomi. Firma oczywiście cruelty free, wegańska. To jest cleansing oil. To jest dla normalnej i suchej skóry, ale ja sprawdzam skład, że ten dla normalnej i tłustej jest taki sam. Nie wiem, w każdym razie nakładam sobie trochę, nie wiem, tyle ile uważam. Rozmasowuję i zaczynam sobie masować twarz i to jest bardzo ważne. Ja robię to też rano, jest to po prostu dwufazowe mycie, czyli nie robię tego tylko, żeby zmyć makijaż. W każdym razie dokładnie wmasowuję to w twarz i tak samo będzie w przypadku oczu, ale stwierdziłam, że dzisiaj sobie oczy zostawię, żeby Was tak nie straszyć bez tuszu do rzęs i żeby też nie rozmazać go po całej twarzy, bo taki byłby efekt, gdybym teraz zaczęła trzeć całą twarz, więc chcę Wam tego oszczędzić i sobie potem wstydu. O! Słuchajcie, oglądam sobie w tle na wyciszony mecz i Polska strzeliła gola. Przez to nie zauważyłam, nie słyszałam. Teraz wiecie, jak stary jest ten filmik, bo pewnie go wrzucę za miesiąc, stając życie, ale muszę mieć przygotowane. W każdym razie, no, wcieram sobie dokładnie całą buzię. Więc jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji twarzy, to powoli Wam tutaj wszystko zaraz wyjaśnię. A tam jeszcze było pytanie o kosmetyki do ciała i ja do ciała używam tego, co po prostu mam pod ręką. Mam ten przywilej i tę przyjemność, że testuję bardzo dużo nowych wegańskich produktów, które dostaję. Także po prostu używam takiego balsamu i takiego żelu, który akurat mam. Że teraz do ciała używam mleczka z AA Vegan i jeszcze jakiegoś płynu z takiej fajnej marki. To jest Taupa dla Lidla. Taupa zrobiła dla Lidla całą linię kosmetyków. W ogóle to światło jest śmieszne. No cóż, popołudnie.
tak to wygląda. I a jeżeli chodzi o balsam do ciała, to dostałam do przetestowania wegańską linię The Body Shopu i tego używałam ostatnio. Aczkolwiek The Body Shop to jest kwestia kontrowersyjna, tak? Ludzie mają różne opinie na ten temat. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim ja to w ogóle robię, to mam wrażenie, słuchajcie, że trafimy mnie po godzinę. No ale cóż, uprzedzałam, znaczy nie uprzedzałam, uprzedzam was teraz. W każdym razie, następny krok to jest wacik. Są takie bardzo fajne waciki, słuchajcie, które są takie duże. I on mi cały wystarczy na zmycie makijażu. I teraz uwaga, przygotowałam się. Mam tutaj miseczkę z ciepłą wodą i zanurzam delikatnie. O, to nie było delikatnie. Zanurzam wacik i po prostu wycieram sobie twarz, pozbywam się resztek makijażu. I pytanie było, czy mam do polecenia jakieś wegańskie kosmetyki do twarzy i włosów? Pytanie bardzo ogólne. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o moje ulubione marki, to w ogóle planuję zrobić taki film o moich top markach kosmetycznych. Jeżeli chodzi o moje kosmetyki ulubione, to właśnie przez to, że testuję, to w kółko się zmienia, ale obecnie mam obsesję na punkcie marki Fridge i szczególnie kremu na tego kremu na dzień, wszystko wam podlinkuję, oraz kremu pod oczy, po prostu używam codziennie, to na pewno. Kolejna fajna marka to jest Recibo, w porządku, też cenowo dobra jest Vianek, bardzo lubię markę Alchemy, zresztą zaraz zobaczycie. Nie chcę kogoś pominąć, bo boję się teraz, że coś właśnie mi umknęło. Mogę dodać, słuchajcie, o, Hello Body jest bardzo fajna. Zamiast olejku, jeżeli nie mam olejku ze sobą, bo on coś ma z opakowaniem, słuchajcie, że strasznie z niego cieknie, ale jak nie mam akurat przy sobie olejku, to używam oleju kokosowego. Raz na jakiś czas mi zaszkodzi, bo tak jak mówię, ja nie jestem ogólnie fanką oleju kokosowego na ciele, ale o tym to już wielokrotnie wspominałam. Top nawilżające kremy do twarzy. Zdecydowanie obecnie jest to krem Face the Cream marki Fridge. Po prostu top i w sumie żaden krem tego nie pobił. Bardzo dobrze sprawdzała mi się marka Voli Botanica. O niej zapomniałam i miała super krem do twarzy. Ale Fridge to jest naprawdę mój ulubieniec bez dwóch zdań. Następne pytanie to, jak często stosujesz peelingi i czy masz swój ulubiony produkt? Staram się stosować peeling raz w tygodniu. Peeling do twarzy i peeling do ciała gdzieś tak dwa razy w tygodniu. Do ciała używam mój ukochany peeling, to jest peeling z Natu Handmade. To jest waniliowo-kokosowy peeling, który czeka na mnie w Łodzi i już się nie mogę doczekać. Naprawdę, aż go zastosuję, uwielbiam go. A do twarzy zaraz będę nakładać, więc wam pokażę. Wracając do tego, co robię tutaj, to właśnie zmyłam sobie twarz moim wacikiem i teraz muszę lecieć do łazienki, bo tego nie dam rady tutaj zrobić. I muszę umyć twarz produktem na bazie wody i to będzie taka pianka myjąca z Alchemy. Polecę do łazienki i wrócę, pokażę wam produkt. Twarz umyta i to jest moja pianka, czyli Foam My God z Alchemy. Wygląda w ten sposób, jest bardzo fajna, muszę od jakiegoś czasu ją. I teraz pytanie o peeling do twarzy. Mój kochany peeling też był ulubieńcem i to jest peeling Beauty Activate Biomimetic Enzymatic Peeling, czyli peeling enzymatyczny. To oznacza, że to jest peeling chemiczny, czyli nie jest to peeling z drobinkami, gdzie fizycznie sobie pocieramy twarz i ją skrabujemy, tylko to jest peeling chemiczny na bazie, zakładam, kwasu. Tak to chyba działa, jako że nie znam się zupełnie na pielęgnacji. To tyle wam powiem. W każdym razie staram się go stosować raz w tygodniu i uwielbiam go. Z uwagi na to, że ja zawsze, teraz mam w lepszym stanie cera, ale zawsze miałam tak, że miałam dużo takich małych wyprysków w kolorze skóry, to dowiedziałam się, że nie najlepiej jest tutaj za bardzo pocierać. W ogóle też jak miałam jakieś pryszcze, to tym bardziej, bo wtedy rozprzestrzeniamy sobie wszystkie te badziewia. Jedna rzecz do pielęgnacji twarzy, bez jakiej trudno ci się obejść. Powiem tak, nakładając mój peeling,
bez lustra, patrząc tutaj w podgląd, uwielbiam, ha, fajnie. Powiem tak, ja odkąd zainteresowałam się pielęgnacją, to nie wyobrażam sobie życia bez pielęgnacji generalnie, ale jakbym miała, więc nie umiałabym wybrać jakiejś rzeczy, bez której się nie mogę obejść, prędzej bym wybrała coś, bez czego się mogę obejść, bo tego jest niewiele. Ale na pewno, jeżeli chodzi o regułę, to olej. Teraz nie wyobrażam sobie po prostu mojego życia bez oleju. Pytanie było, bez czego tak, więc olej. Następnie od niedawna tonik. Ja używam toniku z Wianka. Tonik mgiełka do twarzy, ponieważ jest tani i cruelty free i tak dalej, i tak dalej. Bo mam wrażenie, że odkąd zaczęłam używać toniku, to jak kazała mi Monika z Bio Beauty Care Studio, to naprawdę widzę lepsze działanie produktów. Powiedziała, że bez toniku nie wyrównujemy, że tonik wyrównuje pH skóry, dzięki czemu produkty, które potem nakładamy, wchłaniają się bardziej w naszą skórę i zawsze nakładamy tonik po kontakcie z wodą. Także po każdym umyciu, przy nałożeniu kremu, spsikuję twarz tonikiem i mam wrażenie, że odkąd to robię, naprawdę moja skóra jest lepsza, ale możliwe, że to jest jakaś siła sugestii, jakieś placebo, sama nie wiem. W każdym razie, na pewno to. I jeżeli chodzi o konkretne produkty, do których się bardzo, bardzo przywiązałam, to na pewno będzie ten peeling z Alchemy, którą przed chwilą pokazałam, bo go kocham. I druga rzecz to będzie właśnie krem z Fridge'a, ten Face the Cream. Naprawdę nie uważam sobie. I ostatnie pytanie tej samej osoby, ale dostało to dużo lajków, więc dlatego przy nim zostaję. Czy kierujesz się jakąś filozofią w swoim codziennym rytuale pielęgnacyjnym? Zdecydowanie tak, dwie filozofie. Po pierwsze, koreańskie kroki pielęgnacji. Po drugie, oczywiście wegańskie kosmetyki cruelty free. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, co to są kosmetyki wegańskie, co to są kosmetyki cruelty free, polecam Wam naprawdę podcast z Kasią z Pink Pink Studio. Tam rozkładamy na czynniki pierwsze ten cały temat. Generalnie, mówiąc w jednym zdaniu, wegańskie oznacza, że składy są wegańskie, niepochodzące od zwierząt, ani produkty mleczne, ani produkty z woskiem pszczelim, ani produkty pochodzenia zwierzęcego typu tłuszcz zwierzęcy, śluz ślimaka i tak dalej. A nietestowane oznacza oczywiście, że nie są testowane na zwierzętach, ale to są dwa różne pojęcia. Naprawdę Was gorąco zachęcam, jeżeli Was interesuje ten temat. Jak wiadomo, podstawą ładnej i zadbanej skóry jest nawodnienie, więc w jaki sposób starasz się odpowiednio nawadniać organizm? Nawadniam w taki sposób, że piję 1000 litrów wody dziennie. Słuchajcie, ja piję wodę cały czas, po przebudzeniu, w trakcie dnia, po prostu non-stop wypijam bardzo dużo wody. Wiem, że dobrze jest nawadniać się też pijąc wodę kokosową, więc od niedawna bardzo, bardzo mi to posmakowało. I tak samo, jeżeli jemy dużo świeżych owoców i warzyw, też się nawadniamy, ale nie robię nic poza tym. A, okej, okay, pytanie było na końcu, czy mam jakieś inne triki oprócz picia dużej dawki wody codziennie? No tak jak mówię, jeżeli na przykład nie wchodzi Wam picie wody, to polecam jeść dużo soczystych owoców, arbuzów, melonów. Bo tutaj też Marcelina napisała, słyszałam ostatnio o magicznym działaniu kolagenu, który warto dodawać do napojów typu kawa, smoothie, jako wspomagacz dla zwykłej wody. Z tego co wiem, napiszcie mi, jeżeli gadam bzdury. Z tego co wiem, to kolagen jest pochodzenia zwierzęcego, ten, który jest dostępny teraz i jest taki bardzo popularny, więc jak najbardziej mi się to nie uśmiecha i nie mam zamiaru tego kupować, ale też istnieje dużo produktów, które wspomagają produkcję kolagenu. Z tego co wiem, to będą produkty bogate w beta-karoten, witaminę A. Są one znane z tego, że są dobre dla naszej cery, także bataty na zawsze. Czy planujesz farbować włosy w przyszłości na jakiś odcień odmienny od twojego naturalnego koloru? Tak. I mogę Wam zdradzić, że planuję w niedalekiej przyszłości i to będzie kolor jaśniejszy niż mój naturalny, bo to co widzicie teraz to jest mój naturalny kolor. Jaki filtr do twarzy możesz polecić? Ja obecnie mogę Wam pokazać, jeżeli stosuję krem z filtrem, to jest to miejski krem ochronny z Recibo. Bardzo, bardzo, bardzo lubię ten krem. Nakładam go po nałożeniu kremu nawilżającego. On działa przeciwko zanieczyszczeniom, przeciwko smogowi,
również chroni w przypadku mrozu, więc nie wiem, czy w sumie robię dobrze, że go używam, ale ma też filtr i nakładam go na twarz, jeżeli pamiętam, i naprawdę bardzo go lubię, zrobię jego formułę, lubię jego zapach i też sprawdza mi się na co dzień. Kupiłam sobie kiedyś jakiś koreański krem do twarzy, ale w ogóle to była jakaś porażka, w ogóle nie wracajmy na to. Pytanie było o szampony, odpowiedziałam. Kosmetyki o pielęgnacji włosów też odpowiedziałam. Tutaj ktoś zapytał się mnie, czy znasz jakieś dobrej jakości produkty na cerę trądzikową. Obecnie nadal moja cera klasyfikuje się jako cera naczynkowa, wrażliwa, z tendencją trądzikową. I powiem Wam, że ja nigdy nie używałam takich produktów stricte dla cery trądzikowej, bo one często są bardzo silne, wysuszające i na moją wrażliwą skórę to jest bardzo, bardzo zła opcja. Więc nie, ja wcale nie uważam właśnie, że cera trądzikowa musi mieć, czy należy używać produktów takich do cery trądzikowej, ale warto skonsultować się ze specjalistą, to po pierwsze. Po drugie, tak jak mówię, moja cera jest dość problematyczna, więc nie jest... Bardzo ciężko jest generalizować w tym przypadku. Co godnego uwagi polecasz do depilacji? Nic szalonego, po prostu golarki. Planuję zainteresować się tematem jakiejś golarki, która jest bardziej zgodna z filozofią Zero Waste, więc jeżeli macie jakieś rekomendacje, to dajcie znać. Ja chciałam zapytać o pielęgnację zębów. Czy używasz wegańskich, naturalnych past, płynów do płukania ust, czy zwracasz uwagę na skład takich produktów? Super pytanie. Pielęgnacja zębów. Mam aparat, jak widać, na dole. Kto się zorientował, ten niech napisze w komentarzu, będzie mi bardzo miło, że się nie rzucało oczy. To co ja robię dla zębów, to też mówiłam o tym w ulubieńcach, od kilku miesięcy robię tak zwane oil pulling, czyli płukanie buzi olejem kokosowym. Codziennie rano więcej łyżeczkę oleju kokosowego, płuczę przez kilka minut, wystarczy sobie 3 minuty i to naprawdę zdziałało cuda. Jest to bardzo, bardzo dobry zamiennik płynów do płukania, ponieważ płyny do płukania są bardzo szkodliwe pod takim względem, że po pierwsze w ogóle to, że były wegańskie, to myślę, że jest mało prawdopodobne i nietestowane. Ale przede wszystkim, jeżeli stosujemy krem, płyn do płukania zębów, to nasz organizm się od niego uzależnia w taki sposób, że jeżeli go nie stosujemy, to nieładnie pachnie nam z buzi. Tak nie jest w przypadku oleju kokosowego, działa on antybakteryjnie i jest absolutnie nieszkodliwy, także polecam Wam to. Myję zęby w ogóle bambusową szczoteczką, oczywiście, i myję pastą obecnie ziai. Także ziaja jest cruelty free i to jest z tego co wiem wege pasta, także tak zwracam też na to uwagę. Co robisz, żeby włosy się nie puszyły i nie odstawały? Szczerze, bardzo ciężka sprawa, zresztą widzicie na początku filmu moje włosy, one się puszą, ale moim zdaniem, jeżeli zostawiam je do wyschnięcia naturalnie, po użyciu tych kosmetyków już nie puszą się tak bardzo, naprawdę wysokiej jakości kosmetyki, to nie są kosmetyki naturalne, te kosmetyki, które Wam pokazałam, Paul Mitchell, to są kosmetyki chemiczne, to są kosmetyki silne, ale to wynika z tego, że moje włosy potrzebują pomocy. I dzięki temu moim zdaniem się nie puszą, szczególnie ta odżywka bez spłukiwania, bardzo, 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 bardzo ją Wam polecam, wszystko Wam oczywiście podlinkuję. Natomiast, żeby nie odstawały, to ja na przykład robię takie rzeczy, że słuchajcie, rozprostowuję sobie włosy i zakładam szalik na włosy. Na przykład na godzinę przed wyjściem z domu i dzięki temu one się bardziej trzymają. Jestem szalona. Czasami też plotę sobie warkocz. Jakbym miała długie włosy, to po prostu luźny warkocz, ale dobrze pamiętajcie, żeby go związać na dole. Po pierwsze taką gumką, tą Invisible Bubble, czy jakoś tak, bo ona nie łamie nam włosów. I tak, żeby one były proste na końcu, żeby nam się nie odginał ten kucyk mały na końcu. Wtedy też to będzie brzydko wyglądało, ale jeżeli sobie to na noc założycie, potem Wasze włosy będą mniej odstawały. Także polecam w przypadku falowanych włosów. Moje włosy też są takie właśnie, że wystarczy, że ja po prostu przytrzymam je tak i one będą tak stały. To jest strasznie wkurzające. I ja zapytam o usta. Masz piękne, pełne usta, jak o nie dbasz? Jakieś balsamy, peelingi, wegańskie produkty godne uwagi w tym temacie. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Zawsze miałam takie usta i nigdy nic specjalnego z nimi nie robiłam, ale jak robię sobie peeling taki mechaniczny, czyli z drobinkami, to po prostu też stosuję go na usta i więc to po prostu robię peeling ust, jeżeli pamiętam. A jeśli chodzi o produkty, to używam to, co akurat jest pod ręką, nie mam żadnych ulubieńców, obecnie używam balsamu, który zrobiła mi Julka, domowy balsam do ust. Nie mam nic innego godnego polecenia i nic innego nie robię, niestety. Czy polecasz jakiś olejek do włosów? Może coś dostępnego w aptece?
Kamil, mój fryzjer, powiedział mi, żebym teraz nie stosowała olejków, że na razie musimy używać mocnych kosmetyków do regeneracji. Na olejki przyjdzie czas. Słyszałam wiele dobrego o olejku z pestek malin i z gorzkich migdałów, także te dwa mogę Wam zasugerować, bo o tym mówił mi właśnie Kamil. Ale sama nie przetestowałam, kupiłam ten z pestek malin, ale nie przetestowałam na tyle, żeby móc go zarekomendować. Słuchajcie, minęło 10 minut, ten film trwał już godzinę, więc ja lecę zmyć peeling. Dzień dobry, jestem z powrotem. Co zmieniło się w pielęgnacji Twoich włosów, odkąd je zcięłaś? Zmieniło się to, że zaczęłam stosować kosmetyki Paula Michela, żeby je zapuszczać jako zdrowe włosy. Nie używam w ogóle prostownicy ani lokówki. Prostownicy no może raz na rok. Naprawdę, bardzo rzadko. I w sumie tyle. Nowe kosmetyki tak naprawdę. I generalnie celem jest, żeby włosy były coraz dłuższe. Czy masz ulubione, ale tanie produkty naturalne i wegańskie? Marka, która jest dosyć tania, to jest marka Vianek. I druga marka to jest marka ta Nakomi. Także na pewno te dwie mogłabym polecić, ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli pytacie się mnie o listę marek, zachęcam naprawdę do dołączenia do grupy kosmetyki Cruelty Free Kasi właśnie z Pink Mink Studio. Podlinkuję Wam grupę u dołu, plus bardzo dużo ciekawych informacji jest w podcaście. Tam rozmawiamy właśnie o najlepszych markach i drogeryjnych, i tych takich bardziej ekskluzywnych, także polecam. Tutaj ktoś pyta o codzienną, poranną, wieczorną pielęgnację, jeżeli chodzi o kosmetyki wegańskie, cruelty free. No mówię, teraz Wam trochę pokazuję, ale może byście chcieli taką po prostu porządną, poranną, wieczorną rutynę, dajcie mi znać. Tak jak mówię, zmyłam sobie ten peeling, więc sobie teraz spryskam twarz moim tonikiem. O, uwielbiam. I pytanie jest, czekam aż wyschnie. Pytanie jest, czy polecam jakieś drogeryjne, wegańskie kosmetyki? No to mówię, właśnie na pewno Nakomi Vianek do pielęgnacji. Też chyba Taupa jest dostępna. Ziaja nie stosuję, ale wiem, że ono jest. Jeżeli chodzi o kosmetyki, to takie, które są dostępne, to na przykład jest Essence, Catrice, Wet n Wild. W sumie, słuchajcie, ja tak rzadko kupuję, naprawdę tak rzadko kupuję kosmetyki. Nic mi nie przychodzi do głowy. Tak, ktoś pyta, czy zainteresowałam się tematyką świadomej pielęgnacji włosów kręconych? Nie. Zupełnie nie wiem, co to jest i bardzo chętnie sprawdzę, także dzięki. Czy używasz jakichś namierzających masek do włosów lub próbowałaś może stosować olej kokosowy? Ponoć jest polecany. Generalnie olej kokosowy jestem na nie. Mój fryzjer bardzo mi to odradził. Także w przypadku moich włosów się nie sprawdza. Kiedyś go stosowałam, mam wrażenie, że mi zrujnował włosy. To po pierwsze. Po drugie, nie stosuję żadnych masek obecnie, ale może zacznę, bo nawet dostałam fajną maskę, może ją wypróbuję. Czy nie miałaś problemu z wypadaniem włosów będąc na diecie wegańskiej? Absolutnie nie. Mi od zawsze wypadały naprawdę bardzo włosy. Mam wrażenie, że wręcz raczej od przejścia na dietę wegańską jem tyle owoców i warzyw, że te włosy są w lepszym stanie i nie wypadają mniej. Karolina, opowiedz coś o kosmetykach, które nie zatykają porów. Mam bardzo suchą skórę i straszną tendencję do zaskórników i wyprysków. No, w sumie jest to dosyć podobne do mojej sytuacji. Kosmetyki, które nie zatykają porów. Mogę powiedzieć tylko o tych, które się u mnie sprawdzają. I czasami wbrew pozorom takie rozwiązania jak mycie olejem wcale nie zatyka porów i właśnie działa na korzyść. U mnie się naprawdę bardzo sprawdziło to dwufazowe oczyszczanie. Ale polecam Ci po prostu próbować, testować. Ja bardzo lubię markę Alchemy i bardzo lubię markę Fridge obecnie. Warto skonsultować się z ekspertem z danej marki, warto pójść do kosmetyczki. Ja chodzę właśnie do Moniki z Bio Beauty Care Studio ale w sumie tak naprawdę doszłam sama do większości wniosków z moją cerą po prostu po przetestowaniu dużej ilości produktów. I też cały czas testuję, ale z tego też wynika jakby to, co robię. To wynika z tego, co robię, więc zawsze coś u mnie będzie nowego. Czy po przejściu na weganizm poprawiła Ci się cera? Nie zauważyłam ani poprawy, ani pogorszenia. Moja cera pogorszyła się jakiś czas temu z innych powodów.
Więc jakby weganizm nie wydaje mi się, żeby jakoś tutaj wpłynął ani na cerę, ani na te włosy. Czy mam jakiś sprawdzony produkt na trądzik taki młodzieńczy? Mam 24 lata i nie mogę pozbyć się trądziku. Dbam o ciało, ale ten problem nie chcę odpuścić. Powiem Wam tak, to co ja sobie ostatnio uświadomiłam, to to, że ogólnie lepszy stan mojej cery w ostatnich miesiącach wynika z tego, że ja regularnie raz na powiedzmy półtora miesiąca, od pół roku mniej więcej, chodzę na zabiegi właśnie do Moniki. I tak jak nigdy nie wierzyłam w to, żeby tak zwane facials mogły cokolwiek zmienić, to wydaje mi się, że jednak są to na tyle porządne i inwazyjne rytuały, które właśnie plusują i dają efekty po wielu sesjach, po wielu spotkaniach, po wielu zabiegach. I moim zdaniem warto jest wybrać się do dobrego salonu kosmetycznego i zrobić właśnie taki zabieg. U mnie to jest zawsze kwas, potem mezoterapia, bezigłowa i na końcu maska. I to wszystko zastosowane do Twojej cery. Są też oczywiście dla cery trądzikowej, ale przede wszystkim naprawdę zainteresowanie się pielęgnacją, demakijaż, niedotykanie twarzy, niewyciskanie wyprysków, no i zdrowe, nieprzetworzone jedzenie. Dzisiaj zaszaleję i nałożę sobie serum. Mam serum z Alchemy, to jest Skin Superfood. Biorę sobie kilka kropli, znaczy... O! Ktoś zadał pytanie o wegańskie odżywki do włosów w dobrej cenie. Z tego co wiem, całkiem niezła jest marka, to jest ta Alterra. To jest dostępne w Rossmanie. Są bardzo tanie produkty i wielu osobom się sprawdziły, ale też jest chyba taka marka Green Pharmacy, która ma całkiem niezłe rzeczy, ale generalnie uważam, że w przypadku odżywki do włosów też jest warto zainwestować. Szampon, mam wrażenie, że może być taki, ale odżywkę warto mieć dobrą, jeżeli Wasze włosy są problematyczne. Tutaj mam lekkofalowane, gęste włosy, które się puszą. No mówię, mnie się bardzo dobrze sprawdza od Pola Michela, ale to jest no niestety wyższa półka cenowa, ona kosztuje chyba ponad 100 zł, tak mi się wydaje. Ale możesz spróbować Alterry, tak naprawdę. A jeśli chodzi o coś, co chroni przed temperaturą, to ja właśnie używam tej odżywki bez spłukiwania właśnie też z Pola Michela i ona działa cuda. Czy regularnie balsamujesz ciało, czy raczej się do niego zmuszasz? Tak, robię to codziennie, po każdym myciu. Także jestem bardzo, bardzo, bardzo tutaj konsekwentna. Czy mam jakieś sprawdzone domowe sposoby na pielęgnację włosów i cery? Na przykład przepisy na maseczki do twarzy czy odżywki do włosów? Nie! Nigdy, słuchajcie, tego nie robiłam. Tam parę razy przetestowałam, raz zrobiłam taki filmik, że testuję jakieś tam rzeczy z Pinteresta. Ale w sumie nie. Może się zainteresuję tematem. Jak macie coś sprawdzonego, dajcie znać. Chciałabym zapytać, jak przywrócić włosom kondycję po wyniszczeniu organizmu, ale bez obcinania. Powiem tak, ja obcięłam, bo nie dało się zbyt wiele zdziałać, ale wydaje mi się, że przede wszystkim regularne stosowanie kosmetyków bardzo, bardzo się nie regenerujących, takie jak właśnie te moje, albo również nie używanie pod żadnym pozorem żadnej prostownicy ani lokówki. Czy używam mgiełki doktora Słonia ze srebrem? Nie, ona jest bardzo droga i obecnie, jeżeli chodzi o mgiełkę, to mam różaną mgiełkę z Fridge, ale używam po prostu toników w sprayu z Wianka. Jest on korzystny cenowo. Jeżeli zależy Ci na używaniu srebra, polecam po prostu kupić sobie srebro koloidalne i używać go, rozcieńczyć wodą i sobie spryskiwać tym twarz, bo wtedy zapłacicie za to naprawdę grosze, bo ta mgiełka to jest jakaś śmieszna cena. Czy używasz octu do włosów? Nie, nigdy, nie. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, czy dieta wpływa na stan cery? Jest dużo teorii mówiącym o związku tych dwóch rzeczy i jego braku, więc bardzo interesuje mnie Twoja opinia na ten temat. Zdecydowanie tak. Powiem tak, że ważne też jest, co pijemy. Na przykład ja tak zawsze miałam, ja byłam młodsza, teraz w sumie nie piję takich rzeczy, bo jak to zabrzmiało. Ale wydawało mi się w ogóle kiedyś, że czerwone wino źle wpływa na moją cerę, teraz w ogóle tego nie widzę. Ale na pewno, jeżeli wypiłabym lub wypiję jakiś alkohol gorszej jakości właśnie w jakimś klubie, to często wychodzą mi potem za przeproszeniem scyfy na twarzy. A jeżeli chodzi o dietę, to zdecydowanie przetworzona żywność, jesteśmy bardziej zapuchnięci,
wychodzą nam właśnie jakieś takie małe kropki na twarzy i moja cera na pewno na to reaguje. Ja staram się odżywiać naprawdę zdrowo, chociaż ostatnio wychodzi mi ciężko, a cera nie wygląda tak źle. Chociaż powiem Wam tak, ja jem ostatnio bardzo dużo pączków i zaczynam dostrzegać takie małe właśnie kropki, które mi zaczynają wychodzić, więc coś w tym musi być. Jak radzisz sobie z przebarwieniami skóry? Po pierwsze krem z filtrem, to jest mega ważne. Po drugie regularne peelingi. Po trzecie to serum, które właśnie nałożyłam, to jest serum właśnie na przebarwienie, na wyrównanie kolorytu. Czy używasz dużej ilości produktów do twarzy, czy stawiasz na minimalizm? Powiem Wam, że jak w porównaniu z tym, ile używałam wcześniej, to używam strasznie dużo, ale wydaje mi się, że o cerę trzeba dbać i to nie jest tak, że nakładam po prostu warstwy i warstwy rzeczy bezrefleksyjnie, tylko to wszystko ma jakiś cel i jest zgodne z rytuałami koreańskimi, mniej więcej, w które ja wierzę. Dużo osób pyta, gdzie się stało, że moja cera się poprawiła ostatnimi czasy, ale ja mówię, uważam, że to przede wszystkim jest od dłuższego czasu rytuały koreańskie plus dobrej jakości produkty, demakijaż i regularne zabiegi u kosmetyczki. Naprawdę. To jest takie moje wszystko razem. Czy krem wegański cruelty free do skóry suchej, wrażliwej? Uważam, że Fridge wygrywa. I na sam koniec mam ostatnie pytanie i nakładam sobie krem do twarzy. To jest krem na noc z Coco Soft Detox Night Face Lotion. To jest Hello Body. To jest firma z Berlina, cruelty free, vegan. I ostatnie pytanko to było... Jakie masz zdanie na temat różnego rodzaju serum robionych na bazie olejków? Czy używasz jakieś, jakie doświadczenia? Przed chwilą widzieliście, jak nakładałam serum to z Alchemy i nakładam serum tak mniej więcej raz w tygodniu, jak mi się przypomni. Generalnie, ogólnie nigdy nie zauważyłam szczególnych rezultatów. Stosowałam wcześniej produkt z Recibo wygładzający olejek. I używałam go, ale tak mówię, nigdy nie zaobserwowałam wielkich zmian, popraw, ani jakichś pogorszeń, więc nie mam nic do zarekomendowania, ale używam, bo wierzę, że jako całość mi nie szkodzi i to jest też jeden z tych kroków pielęgnacyjnych. Ale tak jak mówię, to nie jest tak, że jestem jakąś mega zwolenniczką czy też przeciwniczką, po prostu jak mi się przypomni, to używam. Nie nakładałam kremu pod oczy, bo używam rano krem pod oczy, ponieważ mam krem kawowy taki pobudzający, więc nie nakładam go wieczorami. W każdym razie, moi drodzy, to było na tyle. Udało mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania praktycznie, bo ich było 75, a ja odpowiedziałam na wszystkie, bo się bardzo wiele powtarzało. Także gdybym coś ominęła, to bardzo Was przepraszam. I w ogóle ten film jest mega długi i mega chaotyczny, więc jeżeli przed niego przebrniecie, to Wam bardzo dziękuję. W każdym razie ja już lecę. Dajcie znać, jakie Q&A chcecie w przyszłości, o jakiej tematyce. Na pewno wiem, dużo osób chce modowe i na pewno będzie jedzeniowo takie gotujące. Dajcie znać, czy chcecie mukbang, czyli jak jem na wizji, bo wiem, że są zdania tutaj podzielone i nie chcę tutaj Wam obrzydzić niczego. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie i mam nadzieję, że ten film był w miarę ciekawy. No nic, do zobaczenia, pa, pa!